Zbliża się koniec trwającej kadencji prezydenta i Rady Miejskiej. Nadchodzą wybory samorządowe. Wraz z nimi zarówno wyborców, jak i kandydatów czeka sporo zmian. Główna z nich to ta dotycząca likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych. Co to oznacza w praktyce? Ustawodawca zmienił kodeks wyborczy i niestety w takich miastach jak Świdnica wprowadził wybory proporcjonalne. Ja to nazywam wybory partyjne. W tej chwili będziemy znowuż głosować na listy, a nie na poszczególnych kandydatów, jak to było w okręgach jednomandatowych, gdzie wybieraliśmy tych, których my najbardziej ceniliśmy i który dostawał największą liczbę głosów i wtedy zostawał radnych. W tej chwili wracamy do tego, co było, czyli po prostu głosujemy na listę partyjną. Ta lista musi przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy i dopiero później ci, którzy na tej liście osiągną największą ilość głosów, są wybierani do Rady Miasta. W Świdnickiej Radzie Miejskiej znajduje się kilku radnych, którzy nie utożsamiają się z żadną partią. Przewodniczącego Rady zapytaliśmy, jakie zmiany mogą jego zdaniem nastąpić w Świdnicy. Niestety spowoduje to, że znowuż zawita do takich miast jak Świdnica zbytnie upartyjnienie. W tej chwili w Radzie Miejskiej mieliśmy liderów w poszczególnych okręgach wyborczych. Mogliśmy się z nimi zgadzać bądź nie, ale to były osoby wybrane przez tych wyborców i były odpowiedzialne za dany okręg wyborczy. W tej chwili z powrotem partie polityczne będą miały większy wpływ na swoich przedstawicieli w radach miasta. Przy poprzedniej formule wyborów jako wyborcy mieliśmy w Świdnicy określone 23 okręgi wyborcze. Na ile okręgów zostanie podzielone nasze miasto teraz? W tej chwili Świdnica została podzielona na 4 okręgi wyborcze. W tych 4 okręgach wyborczych będziemy wybierać od 5 do 7 radnych. Trwają przygotowania tych partii i ugrupowań, które zamierzają wystawić listy kandydatów w tegorocznych wyborach. Nie mam wiedzy na temat innych partii, mogę natomiast powiedzieć, co planuje Świdnicka Platforma Obywatelska, mówi przewodniczący. Na pewno Platforma Obywatelska wystawi kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych w mieście Świdnica. Będziemy mieli mocnych kandydatów. Co zrobią inne partie, nie wiemy. Do kiedy partie muszą wystawić listy kandydatów? Jeszcze nie jest określone przez premiera, bo to premier określa termin wyborów, kiedy będzie termin wyboru. Przypuszcza się, że to będzie termin październikowy lub początek listopada. Ale do czasu, kiedy premier nie określi terminu wyborów, też jeszcze nie ma określonego kalendarza wyborczego. Co te informacje oznaczają w praktyce dla nas, wyborców? W zależności od okręgu wyborczego na liście będzie od 7 do 9 kandydatów, bo musimy pamiętać o tym, że nowa ordynacja wyborcza spowodowała, że może być lista kandydatów równa liście radnych, czyli tak jak na przykład w danym okręgu mamy do wyboru 5 radnych, to może być 5 kandydatów plus 2, czyli 7. Do tej pory było tak, że jeszcze wcześniej, zanim powstały okręgi jednomandatowe, że to była podwójna lista kandydatów, czyli jeżeli było 5 kandydatów na radnych, to mogło to być 10 kandydatów z jednej listy. W tej chwili jest ilość kandydatów plus 2. Czy zmiany w ordynacji wyborczej będą sprzyjać decyzji obywatelskiej? To się okaże. O ważnych szczegółach będziemy Państwa informować.